Wiemy, że 5 razy 3 równa się 15. Tak, to prawda. W takim razie, które z poniższych zdań są również prawdziwe? I mamy wybrać dwie odpowiedzi. Zatrzymajcie film i spróbujcie na to pytanie odpowiedzieć. No to po kolei. Pierwsze zdanie mówi, że 3 jest wielokrotnością 15. Żeby 3 było wielokrotnością 15 musiałaby istnieć pewna liczba całkowita, przez którą pomnożylibyśmy 15 i otrzymalibyśmy 3. Wielokrotności 15 to 15, 30, 45 itd. I trójki nie znajdziemy wśród tych liczb. Przez jaką liczbę całkowitą musielibyśmy pomnożyć 15, żeby otrzymać 3? Jeżeli pomnożymy 15 przez 1, to otrzymamy 15. To musiałaby być liczba mniejsza niż 1. To z pewnością nie jest dobra odpowiedź. Ponieważ mamy zaznaczyć dwie odpowiedzi, to właściwie zadanie jest rozwiązane, ale upewnijmy się, że są one poprawne. 15 jest wielokrotnością 3. To oznacza, że jeżeli pomnożymy 3 przez pewną liczbę całkowitą, to otrzymamy 15 i to prawda, wiemy jaka to liczba to 5. Wiemy to z treści zadania: 5 razy 3 to 15, w takim razie 15 jest wielokrotnością 3. 15 jest też wielokrotnością 5, bo jeżeli pomnożymy 5 przez liczbę całkowitą przez 3, to otrzymamy 15. Drugą odpowiedź możemy zaznaczyć jako poprawną. 5 jest dzielnikiem 15. Tak, 5 jest dzielnikiem 15, bo 15 równa się 3 razy 5. W tej odpowiedzi zamiast 5 mogłoby być 3, bo jak widać, 3 także jest dzielnikiem 15. Ta odpowiedź również jest poprawna. W drugiej odpowiedzi zamiast 3 mogłoby być 5, bo 15 jest również wielokrotnością 5. Wszystkie te odpowiedzi byłyby prawdziwe, bo 5 razy 3 równa się 15.